To jest program Kontrast. Witam Państwa w ostatnim w tym sezonie, można powiedzieć, programie, który nagrywamy tradycyjnie w Szkole Muzycznej i nie mogło być inaczej. Bo także tradycją stało się to, że w ostatnim programie w danym sezonie, w danym powiedzmy roku szkolnym, gościem jest prezydent Radomia. Witam Pana Radosława Witkowskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie, Panie redaktorze. Panie prezydencie, no, trudno nie rozpocząć od tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Radom na ustach znowu całej Polski. W bardzo negatywnym świetle, bo co tu dużo mówić, zawiedli ludzie i uczestnicy, i ci, którzy nie powinni w ogóle dopuścić takiej sytuacji. No i mamy niesmak, jeżeli chodzi o 41. rocznicę obchodów tych wydarzeń z 76. roku. Wielka szkoda, że znowu znaleźliśmy się w takim kontekście, jako miasto, jako mieszkańcy na ustach całej Polski, bo w ubiegłym roku udowodniliśmy, że jesteśmy miastem ludzi dumnych, odważnych, ludzi gotowych na wielkie wyzwania. Myślę, że te obchody, które za nami, bo to przecież piątek, sobota, niedziela, również pokazały i prawdziwą twarz naszego miasta w sensie historycznym i tego, że i jesteśmy... I tłumy uczestników tak jest, we wszystkich imprezach, prawda? Uczestników i również znaleźliśmy się przy okazji koncertu Radomskiego Czerwca Wolności na ustach całej Polski, bo obserwowałem ilość cytowań w prasie ogólnopolskiej i na portalach. I nagle przy okazji tych obchodów dochodzi do tak skandalicznego incydentu. I to wszystko jakby znika wtedy, i to wszystko, prawda? Niestety, znika. No, tak jest. Mogę tylko ubolewać, ale też są pewne konsekwencje, o których chcę powiedzieć. Po pierwsze, uważam, że nie ma zgody na to, w ogóle nie ma zgody w Polsce na to, żebyśmy dialog polityczny czy dyskusję polityczną zamieniali w agresję fizyczną, a do takich scen doszło w Radomiu w sobotę. Nie ma zgody na to, żeby takie sceny odbywały się w naszym mieście. Jest to niedopuszczalne i ja od razu, jak tylko powiedziałem informację o tych wydarzeniach, zaprosiłem na niedzielę na godzinę 9:30 pana sekretarza i komendanta Straży Miejskiej, zażądałem wyjaśnień i w tej chwili prowadzę postępowanie wyjaśniające, jak zachowywała się Straż Miejska i podległe mi jednostki, bo na to mam wpływ. Mam natomiast nadzieję, że takie same postępowanie bardzo dogłębne przeprowadza polska policja. Zapowiedział pan minister Błaszczak. I będziemy mogli zobaczyć, kto jak w tej sytuacji się zachował. Nie ulega wątpliwości, że jedynym radiowozem, który zabezpieczał tą był manifestację. Ten cywilny, tak? Był radiowóz Straży Miejskiej. Znaczy policji. Straży Miejskiej i jedna jednostka cywilna, zdaje się, policji. Panie redaktorze. Dwóch czy czterech funkcjonariuszy na tyle nie, osób. Panie redaktorze, mówię z pełną odpowiedzialnością, że jedynymi funkcjonariuszami czy osobami, które zabezpieczały tę manifestację, to byli przedstawiciele Straży Miejskiej. Czyli chce pan powiedzieć, że policji tam nie było w ogóle? Chcę powiedzieć, że na pewno byli tam tylko i wyłącznie strażnicy miejscy. I dlatego ja prowadzę, sam osobiście prowadzę analizę tej sytuacji. Wczoraj po południu nawet nie byłem do końca na sesji Rady Miejskiej, tylko od razu pojechaliśmy i oglądaliśmy i monitoring, odsłuchiwaliśmy rozmowy, które prowadził chociażby dyżurny Straży Miejskiej z policją. Mam nadzieję, że w przeciągu kilku godzin będziemy gotowi, żeby przedstawić pełen raport z naszej strony. A w pańskiej opinii na tę chwilę służby miejskie nie zawiodły? Panie redaktorze, ja w tej chwili, bo jest rano, nie chciałbym rozstrzygać przed tym, jak przeanalizujemy wszystkie dokumenty. Wszystkie dokumenty, wszystkie zapisy. To nie mogę obarczać bądź zdejmować z kogoś winy, tylko na zasadzie, że tak mi się wydaje. Ja muszę mieć pełną wiedzę, bo to jest bardzo odpowiedzialna kwestia. Tą sprawą zajmują się wszystkie media, zajmują się politycy, więc my musimy być wyjątkowo ostrożni, jeśli chodzi o oferowanie wyroków i te wyroki, które przedstawimy, muszą mieć oparcie w dokumentach. To sprawa będzie zapewne wyjaśniona. Panie prezydencie... Ale nie zapominajmy, panie redaktorze, o tym, że formacją, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo Polaków... To jest policja. Jest policja. Straż Miejska wyraźnie... Ja mam
dwie ustawy, ustawę o Straży Miejskiej, ustawę o Policji, i Straż Miejska służy do ochrony porządku publicznego, natomiast w ustawie o Policji mamy wyraźny zapis, że do utrzymywania bezpieczeństwa w kraju. No także także jesteśmy, jest to, te zapisy są jednoznaczne, jednoznacznie wskazują, kto za co odpowiada. Panie prezydencie Erszow, wczoraj znowu na ustach i radnych, i przedstawicieli wojska, i konkluzja pańska po tych wystąpieniach także na sesji Rady Miejskiej? Walczyliśmy o Erszow w Radomiu, bo ja miałem świadomość, że jeśli cofniemy się w tej walce, to bezpowrotnie możemy stracić i markę Erszowa, przede wszystkim samą międzynarodową imprezę, która przecież tak pięknie promuje od wielu, wielu lat nasze miasto, więc robiliśmy wszystko, żeby ta impreza się odbyła. I tak naprawdę cieszę się, że wynikiem wczorajszej sesji jest fakt, że Erszow się odbędzie, a przynajmniej mamy zabezpieczone pieniądze, bo przecież czy się odbędzie, to wszystko zależy od wojska. Ja natomiast uważam, że została zmieniona w ogóle formuła Erszow. Szkoda, że straciliśmy te kilka tygodni, bo już 1 czerwca, jak zapraszałem przedstawicieli wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej na sesję, żeby powiedzieli to, co de facto powiedzieli wczoraj, to jedyną odpowiedzią było to, że przyjechali politycy Prawa i Sprawiedliwości i zrobili konferencję, oskarżając prezydenta, czyli mnie, o to, że nie chcę przeprowadzić Erszow. Natomiast wczoraj decyzja Rady Miejskiej o współfinansowaniu Erszow, to Erszow, które przed nami, będzie się znacznie różniło od tego, które było w 2015 roku, bo w 2015 roku gmina nie ponosiła żadnych kosztów. W tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej, nie wiedzieć czemu, nie znalazło takiej formuły. Tam jest sytuacja także współfinansowania, odpowiedzialności z FAT-u, prokuratorskich zarzutów. Panie redaktorze, sekunda. No. Decyzja, o ile dobrze pamiętam, pan minister zapowiedział, że Erszow odbędzie się w Radomiu w październiku 2016 roku. Tak, dokładnie, w październiku. Tak. Mieliśmy blisko rok na to, żeby tę formułę wypracować. Ja sam osobiście zgłaszałem pewien pomysł, który był do zrealizowania. Nie znalazło to... A jaki to był pomysł? To już nie ma znaczenia. Ale panie prezydencie, w tej sytuacji, jeżeli pan mówi, to trzeba tylko także uściślić, bo sprawa prokuratorska trwa, jeżeli chodzi o finansowanie Erszow 2015 roku. Ona się nie zakończyła. Panie redaktorze, sprawa dotyczy finansowania Erszow w latach 2011-2013 i w roku 2015. Tak. Natomiast proszę zauważyć, po raz kolejny powiem, Radom nie finansował Erszow w roku 2015. Być może dlatego wojsko taką formułę znalazło. Udało się znaleźć formułę, która nie obciążała mieszkańców Radomia w związku z organizacją Erszow, ale już w roku 2017 wojsko nie znalazło, czy właściwie Ministerstwo Obrony Narodowej nie znalazło takiej formuły i poprosiło mieszkańców Radomia o współfinansowanie w wysokości 1 000 000 zł. Ale zostawmy to. Radni się na to zgodzili. Uważam, że Erszow jest ważną imprezą, dużą imprezą, która promuje Radom, i warto czasami do takich imprez dokładać pieniądze tylko po to, żeby promować nasze miasto. Oby się udało i oby organizacja także nie zawiodła i oby już dzisiaj myśleli państwo wszyscy, i pan jako gospodarz miasta, ale także rządzący czy wojsko naszym krajem, aby znaleźć formułę, która będzie w pełni oddawała potencjał Erszowa z poprzednich lat w przyszłym roku. Ale to myślę, że to jeszcze przed nami Erszow, która odbędzie się w sierpniu, i ono też będzie, jeśli chodzi o program, bo wczoraj przecież wojsko przedstawiło ramowy program tych pokazów, też będzie się różniło od pokazów z 2015. Będzie też dobrym sprawdzianem przed przyszłym wojsko rokiem. Powiedziało, przedstawiciel wojska powiedział wprost, że nie będzie na przykład zagranicznych zespołów akrobacyjnych, czyli tych zespołów, które tak naprawdę nadawały kolorytu będą imprezie. Pojedyncze. Zobaczymy, jak wypadnie. Sam jestem ciekaw tej imprezy. Ja też jestem bardzo ciekaw. Pomny wizyt będziemy podczas trzech ostatnich. Będziemy porównywać, będziemy analizować, będziemy komentować na początku września. Panie prezydencie, jest połowa roku i nie mamy pańskiej decyzji w sprawie lotnisk. Nie ma decyzji, ponieważ w dalszym ciągu obowiązuje nas list intencyjny z firmą Michaelis. Kończy się za kilka dni. Nie, panie redaktorze, kończy się dokładnie w połowie września. Przedłużony został? Nie został przedłużony, tylko list został podpisany w połowie września i okres obowiązywania tej umowy. Do końca czerwca, zdaje się. Panie redaktorze,
Proszę mi czyli wiedzieliśmy coś innego publicznie proszę, to, co pan wie za kulisami. Proszę mi uwierzyć, wiem. To nie jest wiedza zakulisowa, jest list intencyjny, który obowiązuje nas do końca września, ale to nie zmienia sytuacji. Mhm. Mamy koniec czerwca, jest lipiec, sierpień i myślę, że ta kwestia nam się rozwiąże, ale na pewno tego czasu nie marnujemy, prowadzimy kolejne rozmowy z innymi partnerami. A pan także prowadzi rozmowy z przedstawicielami rządu, czy też osobami wskazanymi przez rządzących? I panie na czym te rozmowy się opierają? Panie redaktorze, prowadzimy rozmowy z innymi podmiotami, innymi partnerami, którzy są zainteresowani publicznymi współpracą. Spółkami także. Prowadzimy rozmowy z innymi partnerami, którzy są zainteresowani współpracą przy rozwoju naszego lotniska i w tej chwili mogę tylko tyle powiedzieć. Czyli rozumiem, że ta kwestia jest owiana tajemnicą? Nie, to nie jest tajemnica, tylko rozmowy są ciekawe, ale jeszcze są na początku tej drogi. Nie chciałbym, żeby były komentowane. Jeśli zakończą się sukcesem, to na pewno o tym poinformuję. Wierzy pan w sukces tego lotniska? Wiemy o tym, że jeżeli chodzi o finansowanie lotniska, trudno będzie sfinansować czy płytę postojową, czy pas czy to startowy. Będzie, to będzie, panie redaktorze, wręcz niemożliwe, bo 130 milionów złotych ja sobie nie wyobrażam, że w tej chwili na przykład zostało tam kilkadziesiąt. Na przykład zrezygnujemy z radomskiego programu drogowego, który utwardzania ulic i programu, który rzeczywiście poprawia jakość życia w naszym mieście, czy na przykład wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne, co zmienia jakość powietrza, że zrezygnujemy z inwestycji w szpitalu miejskim tylko po to, żeby zainwestować pieniądze w płytę postojową. Po prostu sobie tego nie wyobrażam, bo wiem jakie mamy możliwości w gospodarowaniu budżetem. Dlatego prowadzimy te rozmowy i na bazie listu intencyjnego, jak i również z innymi podmiotami, żeby przeanalizować i podjąć właściwą decyzję. Ja myślę, że będziemy w ciągu kilku tygodni na to gotowi. Czyli nadal ta kwestia nierozstrzygnięta. Czy rozstrzygnięta, wspomniał pan w szpitalu, czy rozstrzygnięta jest z pańskiego punktu widzenia, z pańskiej perspektywy kwestia utworzenia medycyny, kierunku medycznego w Radomiu? To jest działanie, które prowadzi pan rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. We współpracy z miastem, także rozumiem. Chyba, że się coś zmieniło. Panie redaktorze, rektor, ale to wiem tylko i wyłącznie z doniesień medialnych, ogłosił nabór i są chętni, to znaczy, że... A pan się nie kontaktował z panem rektorem w ostatnim czasie? To znaczy, że kierunek lekarski ruszy, natomiast pan rektor chce w oparciu o nasz szpital prowadzić pewne zajęcia i na ten temat prowadzi rozmowy z dyrekcją szpitala. Ja natomiast tylko zwracam uwagę na to, że w podobnym przypadku w Opolu polski rząd, konkretnie pan wicepremier Jarosław Gowin, zdecydował o dofinansowaniu rozwoju tego kierunku lekarskiego w wysokości 40 milionów złotych. Z tego co wiem, nasz kierunek lekarski nie otrzymał takiego dofinansowania, ale to jest chyba zadanie dla parlamentarzystów, którzy reprezentują nas w Warszawie. Panie prezydencie, będą zmiany w spółkach miejskich? Jeżeli chodzi o czerwiec, to mamy do czynienia z walnymi posiedzeniami zarządów spółek, radami nadzorczymi itd., itd. Z tym, co się wiąże. Wiem, że także są pewne zmiany ustawowe, które będą zmieniały kwestie umów w zarządach spółek, ale nie o tym pytam. Ostatnim człowiekiem, który został, w zasadzie dwóch panów, to jest Leszek Trzeciak w Wodociągach i Mariusz Mróz w Rewitalizacji. Zdaje się, Mariusz Mróz już spakowany, już ta decyzja w sprawie prezesa Rewitalizacji zapadła. Kończą się kadencje zarządów. Każdy zarząd podlega ocenie i czy będą odnawiane, znaczy właściwie czy ci członkowie zarządów będą powoływani na kolejne kadencje, no to zależy od oceny rad nadzorczych, które przed nami. Tak, ale organ właścicielski także ma swoją opinię w tej sprawie. Panie rektorze, ja powiem tak, ja bym się żadnych zmian nie bał, bo najlepszym przypadkiem i przykładem jest tutaj ten przypadek, o którym rozmawialiśmy wiele, wiele miesięcy temu, czyli wymiana prezesa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. I dziś jestem święcie przekonany, że gdyby tej zmiany nie było, to na pewno hala widowiskowo-sportowa i stadion piłkarski i korty i rower miejski, te przedsięwzięcia by, i te projekty by nie powstały, więc zmiany jak najbardziej są konieczne i ten przypadek najlepiej Bosiru i prezesa Jandóły pokazuje,
że dobra zmiana, dobry menedżer to od razu i dobre projekty dla mieszkańców. Czyli ta decyzja w sprawie rewitalizacji, rozumiem, już zapadła. Panie redaktorze, kończą się kadencje i rady nadzorcze mają prawo powoływać nowych członków zarządu do kolejnych zadań. Ale tak jak i Radkom, i Radpec, i lotnisko, to są zmiany, które już były dokonane przez pana w poprzednich miesiącach czy też latach. Tak jak powiedziałem, nie popełniajmy tego błędu, że ktoś, kto był przeze mnie powoływany, to nie może zostać odwołany. Oczywiście, że może, bo spółki mają przed sobą zadania i to zadania. To są spółki komunalne, więc te spółki tak naprawdę mają zadania na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz naszego miasta. Jeśli członkowie zarządów nie będą się z tych zadań wywiązywać, to sami mieszkańcy będą prosili o zmiany. Jeśli będzie kłopot z odbiorem odpadów, to mieszkańcy poproszą o zmiany w Radkomie. Jeśli będzie kłopot z jakością wody, to mieszkańcy sami poproszą o zmiany w wodociągach miejskich. Także ci członkowie muszą się w każdej chwili liczyć z tym, że podlegają nie tylko ocenie Rady Nadzorczej, prezydenta, ale przede wszystkim naszych mieszkańców, bo muszą na rzecz naszego miasta i naszych mieszkańców ciężko pracować. Czyli, a pańska opinia? Jak się panu współpracuje? Czy to z panem prezesem Trzeciakiem, czy z panem prezesem Mrozem, czy z innymi? Ja z prezesem Trzeciakiem rozmawiam tak średnio raz na 2 tygodnie, bo Wodociągi Miejskie to firma, przed którą kolejne wielkie inwestycje. Inwestycje za duże pieniądze, bo ponad 200 milionów złotych, ale też inwestycje, które po pierwsze poprawią jakość wody, czyli coś, co jest... My tutaj pijemy wodę, którą dostarczają radomskie wodociągi. Swoją drogą, opozycja panu zarzuca kolejną podwyżkę, to żeby była jasność, jeśli chodzi o wodę. To także nie wolno od tego uciekać. Także zarzuca to opozycja, która przez ostatnie 8 lat, o taki ciekawy slogan, który wszedł do użytku, że przez ostatnie 8 lat, czyli przez ostatnie 2 kadencje opozycja, wtedy, kiedy miała na to wpływ, podnosiła cenę wody. Natomiast wracając do wodociągów, bo to jest istotne. Przed wodociągami duża inwestycja. Inwestycja za duże pieniądze. Inwestycja, która poprawi jakość wody, czyli poprawi jakość wody, jakość życia. Spowoduje to, że będziemy po prostu zdrowsi, ale też z drugiej strony te inwestycje mocno utrudnią aktualne, takie bieżące funkcjonowanie mieszkańców. Na przykład wodociągi na rok zablokują ulicę 25 czerwca i my musimy wspólnie z prezesem Trzeciakiem rozwiązywać takie problemy. Kończę temat spółek, a drugi prezes, jak już pan zaczął od Trzeciaka, to pytam o Mroza w tej sytuacji? Nie, no pytał pan w tej chwili, mówię o wielkiej inwestycji, jaka jest wodociąga. Unika pan wodociąga odpowiedzi. Panie redaktorze, pan próbuje mnie tutaj na jakieś takie pole, żebym oceniał personalnie przed kamerą. Za kilka dni się dowiemy pewnie o tej decyzji. Proszę być cierpliwi. Rady nadzorcze są od tego, żeby ocenić, jak panowie prezesi czy pani prezes działają na rzecz naszych mieszkańców i czy wywiązują się ze swoich obowiązków. To tyle. Panie prezydencie, zmieniając temat, Ryczałt na telefon. Mówił pan o audycie wewnętrznym, o tym, że sprawdza pan. Co w tej kwestii się zmieniło? Wszystko się zmieniło, panie redaktorze, a przede wszystkim ważnym faktem w tym całym procesie jest decyzja Komisji Europejskiej sprzed wielu, wielu miesięcy, ale ta decyzja weszła teraz w życie, czyli projekt Roam Like at Home, czyli roaming w domu. Znaczy, że będziemy za granicą płacić tyle samo, co w kraju, co powoduje, że realnie ceny wszystkich tych połączeń telefonicznych spadną. Sekunda. W związku z tym będzie nowe zarządzenie, które już zadysponowałem, że osoby korzystające z telefonów prywatnych do celów służbowych będą musiały jasno i wyraźnie wskazać koszty, jakie ponoszą, korzystając ze swoich urządzeń na rzecz publicznej. Dotyczy to także pana. Wszystkich. Dotyczy to jasne. Absolutnie. Proszę powiedzieć, jak pan wyjaśni tę kwestię dotychczasową, że pobierał pan ryczałt w wysokości 500 zł. To wyjaśniło nasze biuro prawne, że to zarządzenie było absolutnie zgodne z obowiązującym prawem i taka była konstrukcja, bo wtedy były zupełnie inne ceny, choćby właśnie roamingu. Ale państwo nie przedstawialiście faktur, zdaje się. Nie, bo takie było zarządzenie. Było zarządzenie, które
rodziło taki obowiązek, a potem było zarządzenie, które nie. Natomiast, panie redaktorze, zamykając tę kwestię, będzie zarządzenie, które jasno będzie wskazywało, że osoby korzystające z prywatnych telefonów do celów służbowych będą musiały napisać oświadczenie i przedstawić pod to oświadczenie realne koszty. Nie widzi pan nic niestosownego do tej pory? Nie widzę, panie redaktorze, bo ja po prostu oglądam swoje rachunki telefoniczne i wiem, jak wyglądała sytuacja choćby, kiedy byłem na Airshow w Paryżu czy w Rydze, reprezentowałem nasze miasto i pracowaliśmy tam. Pracowaliśmy za granicą, jak to wygląda. Natomiast dziś, w związku z tym, że ceny usług w Unii Europejskiej spadają, no to jasno trzeba pokazać, że trzeba te koszty wskazać. A prawdą jest, że pobiera pan ryczałt za paliwo także, ale już korzystając ze samochodu służbowego? Tak, oczywiście. Zgodnie z polskim prawem, każdy, kto wykorzystuje swoje prywatne rzeczy do pracy służbowej, ma prawo do zwrotu tych kosztów. Bo pan oprócz samochodu służbowego także korzysta w celach służbowych z prywatnego auta? Ale właśnie o to chodzi, że ja nie jestem ministrem, nie jestem premierem. Mhm. Nie przysługuje limuzyna 24 godziny na dobę z ochroną BOR-u, tylko mamy samochód służbowy i kierowców, którzy prowadzą ten samochód i my ten samochód wykorzystujemy. Natomiast jest coś takiego jak praca w weekendy, spotkania z mieszkańcami czy praca po południu. Ja wtedy wykorzystuję swój samochód, ale powiem panu więcej, bo tą kwestię warto wyjaśnić, że taka sytuacja nie dotyka tylko mnie, ale dotykała poprzednich prezydentów również. Bo tak jak mówię, prezydent nawet tak dużego miasta jak Radom, to nie minister, premier, któremu przysługuje już ochrona i samochód 24 godziny na dobę, tylko my po prostu wykorzystujemy swoje prywatne rzeczy do pracy na rzecz miasta i odbieramy tylko te koszty, które wprost wynikają z zapisów rozporządzeń prezesa Rady Ministrów. Mandat pański, wicewojewoda Standowicz, gdzieś między słowami, ale także to już wprost mówiło o tym, że sprawa trafiła do ministra spraw wewnętrznych administracji, chociaż to jest kwestia tylko proceduralna, natomiast gdzieś między słowami także mogliśmy usłyszeć, że jest kwestią kilku dni lub najbliższego czasu wygaszenie pańskiego mandatu. Jak pan odbiera te kwestie po tych wszystkich decyzjach, czy wojewody, czy po sesji Rady Miejskiej, decyzjach radnych, mieszkańców i tak dalej? No wprost, wicewojewoda Standowicz, który jest reprezentantem polskiego rządu w Radomiu i pan minister Błaszczak właśnie teraz zajmowali się prezydentem Radomia i moim mandatem, a w sobotę bandy chuliganów grasowały po ulicach Radomia i biły niewinnych ludzi. Także mam wrażenie, że panowie zamiast zajmować się sprawami naprawdę ważnymi dla naszych mieszkańców, bo zajmować się sprawą bezpieczeństwa na ulicy, zajmują się gierkami politycznymi. I to tylko tyle, pozostawiam to do oceny mieszkańców Radomia. Pan, rozumiem, do końca, tak jak zapowiadał to kilkukrotnie i tu zdania nie zmienia, będzie jakby bronił się przed wszelkimi możliwymi instancjami, żeby dowieść swojej racji w tej sprawie. Panie redaktorze, jestem przekonany, że miałem rację, natomiast to prawo jest tak nieostre i pozwala na tak możliwie wiele interpretacji. Wielokrotnie to mówiłem. Dokładnie taka sama sytuacja burmistrza, przepraszam, starosty Limanowskiego. Zdaje się, że pan wojewoda małopolski także stracił stanowisko. Chyba w związku z tą sprawą. Możliwe, że w związku z tą sprawą. Tego nie wiem. Na pewno stracił to stanowisko, ale myślę, że ta sprawa jeszcze wróci. Ktoś kiedyś będzie próbował ją wyjaśnić. Natomiast mówię takie same sprawy. Starosta Limanowski, który kiedyś startował z listy PiS-u do parlamentu i nie ma żadnych konsekwencji z tego powodu i też uważam, że zgodnie z prawem. Też uważam, że można dokładnie taką sytuację wyinterpretować z tych przepisów i prezydent Radomia, członek Platformy Obywatelskiej, ale już zupełnie inna interpretacja. Więc ja apeluję, panie wojewodo, panie wicewojewodo, panie ministrze, przede wszystkim to należy powstrzymać te bandy chuliganów, które grasowały w sobotę w Radomiu, tak żeby ludzie nie bili się z powodów politycznych, bo nie ma na to zgody. A dopiero potem inne rzeczy. I na koniec jeszcze chciałem zapytać o kwestię związaną z pańskim kandydowaniem ewentualnie. 17 grudnia, panie redaktorze. To, tego się kiedyś, trzymamy, tak? Kiedyś się umówiliśmy. Ja pamiętam tę datę, oczywiście. Panie redaktorze, ja zawsze słowa dotrzymuję. Jeśli obiecałem panu, że
Ale poznał, że także decyzja, ścieżkę, nie tylko decyzję, ale ewentualnie ta decyzja, z jakiego ta komitetu, decyzja, bo dochodzą mi różne głosy. Że to może być na przykład nie komitet związany z Platformą Obywatelską, a jednak na przykład z czym? Komitet szeroki, dużo szerszy. Panie redaktorze, ja zawsze jestem otwarty na wszystkie pomysły, które suflują mi dziennikarze i moi pracownicy, więc ten pomysł też traktuję jako jeden z wielu, który krąży po mieście. 17 grudnia moja decyzja co do kandydowania na kolejną kadencję i ja zawsze słowa dotrzymuję, ta decyzja będzie. Dziękuję serdecznie. Radosław Witkowski, prezydent Radomia, był Państwa i moim gościem w programie Kontrast. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i oczywiście życzymy udanych wakacji. To ja też. I bezpiecznych wakacji. To jasne. Też do tego apelu się przyłączam i oczywiście widzimy się tuż po wakacjach, tak żebyśmy mogli nadal w programie publicystycznym pytać ludzi polityki czy też ludzi samorządu o bieżące sprawy Radomia. Krzysztof Czaban, do zobaczenia.